Już minęły dawno, ponoć żyjemy w wolnym kraju i podejrzewam, że każdy z nas ma prawo do swoich poglądów, każdy z nas ma prawo do swoich przekonań, a potrafimy ze sobą rozmawiać kulturalnie, także nie przewiduję żadnej przemocy, broń Boże. Uważam Polaków za bardzo kulturalny naród i w związku z tym nie obawiam się takich reakcji. Związkowcy mówią, że nie wypuszczą posłów Platformy z Sejmu. Związkowcy twierdzą, że nie wypuszczą posłów z Sejmu. No, a ja mówię, że na pewno wyjdziemy stąd. Jak pani ocenia poziom debaty? No i tu muszę powiedzieć, że jest mi bardzo smutno, dlatego że te wszystkie sformułowania, które padały, i to nie były tylko sformułowania na finiszu, że tak powiem, naszych głosowań, ale sformułowania, które, jak pokazały stenogramy z dzisiejszego posiedzenia Sejmu, padały zdecydowanie wcześniej. Sformułowania, które oczywiście kwalifikują się do Komisji Etyki. Te wszystkie nieparlamentarne stwierdzenia będą rozpatrywane przez Komisję Etyki. Taka była decyzja konwentu. Były dwa zdania odrębne, oczywiście PiS-u i Palikota, i ruchu Palikota w tej sprawie. Pozostali powiedzieli, że trzeba rozpatrzyć wszystkie nieparlamentarne określenia na sali. Ale też chciałabym do Państwa się zwrócić o pomoc w tej sprawie, bo mówię, zapowiedziałam 2 miesiące temu zmianę regulaminu Sejmu, która dawałaby naprawdę duże możliwości Komisji Etyki. I to są zdecydowanie mocniejsze argumenty niż upomnienie czy nagana. No i niestety nie ma mobilizacji, mimo próśb z mojej strony, żeby oddelegować osoby do tego zespołu. Kluby się opierają, więc a ta zmiana regulaminu jest bezwzględnie konieczna. Sami Państwo to widzicie, poziom tej debaty niekiedy przeraża. No i nie przeraża tylko tych, którzy tam siedzą spokojnie na sali i się dziwią, że można mówić takim językiem, ale przeraża przede wszystkim i Państwa, ale też przeraża tych, którzy oglądają te obrady. A ze stenogramu wynika, kto krzyczał do Jarosława Kaczyńskiego, żeby zadzwonił do brata? Nie. Jest tylko i wyłącznie dopisek, że z sali niezidentyfikowany głos. Czyli nawet tego cytatu nie ma w stenogramie? No, nie wszystkich wychwyci pani, która dopisuje to, prawda? To, co jest rejestrowane podczas wystąpienia, jest w stenogramie grubą czcionką. Te wszystkie okrzyki dodatkowe są oczywiście, niekiedy się zdarza, jeśli poseł blisko siedzi, pani, która odnotowuje taką reakcję, dopisuje. Ale jeśli ktoś siedzi dalej i krzyknie, no to trudno, żeby ta pani widziała, kto i w jakim momencie to powiedział. Czyli to jest wiadomo, że to nie nikt z pierwszego rzędu. Na pewno nikt z pierwszego rzędu, tak. Pani marszałek, czy sprawą blokowania wyjazdu posłom z Sejmu powinna zająć się prokuratura? Ja nie wiem, kto się powinien tym zająć. Ja uważam, że jesteśmy normalni, wszyscy jesteśmy normalni, żyjemy w normalnym kraju, w wolnym kraju. Znaczy, możemy się oczywiście nie zgadzać, możemy się ze sobą wspierać, ale powinniśmy to robić w pewnych ramach, tak? W ramach nieutrudniania sobie życia, w ramach również poszanowania swojej odmienności w poglądach. Uważam, że to nie jest nic nadzwyczajnego, czyli nie oczekujemy od siebie czegoś wyjątkowego. Oczekujemy od siebie tylko i wyłącznie zachowań, które mieszczą się w standardach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.